Cześć, witajcie w Akademii Technik Rozwoju. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak przestać odkładać sprawy na później i natychmiast zabrać się do działania. Poznacie dzisiaj regułę 5 sekund, stworzoną przez autorkę bestsellerowych książek, a przede wszystkim kobietę, która jako mówca motywacyjny zainspirowała do działania miliony ludzi na całym świecie. Jeśli chcecie ruszyć z miejsca, nauczyć się, jak podejmować działania natychmiast i zacząć się wreszcie rozwijać i realizować swoje plany, to zapraszam Was do oglądania. Jak można w ogóle zmienić swoje życie w 5 sekund? Brzmi to trochę niewiarygodnie, no ale właściwie dlaczego by nie spróbować przekonać się na własnej skórze? Reguła 5 sekund jest bardzo prosta. Jeśli wpadnie Wam do głowy jakiś pomysł albo musicie zrobić coś, na co niekoniecznie macie ochotę, to zacznijcie odliczać. 5, 4, 3, 2, 1. I po tym natychmiast zaczniecie działać. W przeciwnym razie Wasz mózg zacznie Was zniechęcać do działania i zacznie ten pomysł po prostu zabijać. Czujesz, że powinieneś pobiegać, poćwiczyć na siłowni albo posprzątać, ale niekoniecznie masz na to ochotę. Wykorzystaj regułę 5 sekund. Jeśli zrobisz jedną prostą rzecz, pierwszy krok, powstrzymasz swój umysł przed działaniem przeciwko Tobie. Nabierzesz rozpędu do dalszego działania, zanim fala myśli i wymówek uderzy w Ciebie z całą mocą. Okno między bodźcem do działania, a czasem, kiedy Twój umysł zacznie go unicestwiać, jest bardzo krótkie. Z pomocą przychodzi reguła 5 sekund. To oczywiście mogą być 4 lub 3 sekundy. Wszystko zależy od Ciebie. Najważniejsze, byś rozpoczął odliczanie od końca do początku, a nie na odwrót. Autorką reguły 5 sekund jest Mel Robbins. Stworzyła ją w wieku 41 lat, kiedy zmagała się z problemami alkoholowymi, problemami w małżeństwie i stała na skraju bankructwa. Któregoś wieczoru oglądała w telewizji start rakiety, poprzedzony odliczaniem. I wpadła na zaskakujący pomysł, że następnego ranka wyskoczy z łóżka jak rakieta. I tak się stało. Kiedy zadzwonił budzik, Mel rozpoczęła odliczanie i wstała. Zrobiła pierwszy krok, a za nim kolejny. I tak zmieniła swoje życie i życie milionów ludzi na całym świecie. Dajcie znać, jak Wy wykorzystaliście regułę 5 sekund, czy sprawdziła się w Waszym przypadku. Zachęcam do polubienia, jeśli Wam się spodobało i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.